może niezadowalające wyniki. Natomiast, no, tak jak zawsze powiem, patrzymy przede wszystkim na siebie, nie na przeciwnika. Staramy się robić wszystko, żebyśmy byli jak najlepiej przygotowani do tego meczu. Jesteśmy już po analizach. Też trochę zmieniamy ustawienia, ale o tym oczywiście nie będę za dużo mówił, bo szukamy optymalnego po prostu rozwiązania co do naszej gry, bo nie ukrywam, że nie ze wszystkiego jesteśmy zadowoleni, przede wszystkim też ze skuteczności i tyle. Jeżeli chodzi o zdrowie zawodników, to dzisiaj indywidualnie trenował Leandro, nie trenował też Radecki, pewnie za chwilę porozmawiamy z jakich przyczyn. Bogusz też jeszcze nie trenuje z zespołem, także są takie drobne, lekkie urazy, ale myślę, że będziemy raczej tych zawodników mieli do dyspozycji, no może poza Boguszem, jeżeli chodzi o najbliższy mecz. Też Filip Majchrowicz wrócił dzisiaj, pierwszy raz się z nim widzieliśmy po kadrze, także mamy jeszcze parę dni i myślę, że będą ci zawodnicy też w gotowości, jeżeli chodzi o najbliższe spotkanie. Zapraszam do zadawania pytań. Bo tak już właśnie trener wspomniał o Radeckim, no Leandro, no trenerze, niestety musimy to z przykrością powiedzieć, mamy fatalną bazę treningową. No byłem w środę na treningu i zawodnicy, co niektórzy zeszli z zajęć, ponieważ no, murawa się nie nadawała do treningu, a gramy w Ekstraklasie. No to jest wielki wstyd. No cóż, ja mogę odpowiedzieć na to pytanie. No, była taka sytuacja, akurat w środę pojechałem na mecz rezerw i nie widziałem tego zdarzenia, tej sytuacji. Natomiast no, boisko jest no, bardzo, bardzo twarde. Zawodnicy narzekają na płytę. Dzisiaj dostałem informację też o po prostu jakichś takich lekkich kontuzjach spowodowanych właśnie tą nawierzchnią. Też podjęliśmy decyzję, że nie będziemy trenowali na boisku na Struga, tylko tutaj na głównej płycie, ponieważ no, niektórzy zawodnicy czują achillesy, czują tutaj stawy skokowe i z obawy przed tym, żeby jeszcze gorzej ta sytuacja nie wyglądała, no, podjęliśmy decyzję, że trenujemy na głównej płycie. Natomiast no, co do boiska, ja nie chciałbym się aż tak bardzo wypowiadać na ten temat. No nie jest po prostu przygotowane to boisko pod wymogi Ekstraklasy, można powiedzieć, i musimy wszystko robić, żeby to się zmieniło, bo wiadomo, że to jest nasze boisko i żebyśmy my dobrze grali, szybko grali, płynnie, no to też musimy mieć odpowiednie warunki. Także no zawodnicy mi to zgłaszali, dlatego my zareagowaliśmy i zmiana decyzji co do treningu na innej płycie. No ale trenerze, ale pomyślmy, co będzie w listopadzie, w grudniu, przecież my gramy do 20 grudnia, no, na czym będziemy trenować? No, będziemy trenować na płytach, tylko no, ciężko mi jest odpowiedzieć, bo to po prostu nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Mamy takie boisko, jakie mamy. No, ja nie chcę narzekać, tak, bo narzekanie jest ostatnią rzeczą, która nam jest tu potrzebna. Ja dbam o zdrowie zawodników. No, na pewno to boisko trzeba poprawić, tak, na pewno trzeba coś zmienić bo dostaję takie informacje od sztabu medycznego i od zawodników. No i dzisiaj właśnie moja reakcja była taka, że po prostu musieliśmy trenować na głównej płycie. Co dalej? Ciężko mi powiedzieć. Natomiast na pewno to boisko musi ulec poprawie. Trenerze, mówił rano o Radeckim, Leandro. Jest zagrożenie, że mogą w poniedziałek nie znaleźć się nawet w kadrze meczowej? Już nie mówiąc o postępie. Tak, oczywiście jest takie zagrożenie. Po właśnie tych treningach zeszli z jakimś bólem i dzisiaj nie ryzykowaliśmy tym, żeby trenowali. Okaże się jutro, pojutrze. Natomiast jest takie zagrożenie, że mogą ci zawodnicy nie być brani pod uwagę po prostu na mecz. Dziś na treningu trenowaliście nowe ustawienie. Ja też nie będę zdradzał, bo trochę się przyglądałem, ale to dość ciekawe. Czy to trener ma naprawdę w głowie tak zagrać z Jagiellonią? Myślę, że tak, że będzie zmiana ustawienia. Na pewno trudny rywal, trudny przeciwnik, ale z drugiej strony nie ma co się bać, trzeba wnioski wyciągać. Przez te 2 tygodnie przeanalizowaliśmy naszą grę, nasze atuty, nasze gdzieś tam słabe strony i prawdopodobnie będzie decyzja nad zmianą ustawienia, ale tak jak mówię, nie będziemy ułatwiali przeciwnikowi w tej chwili, żeby się nie mógł tak dobrze przygotować do tego, ale myślę, że ja też nie jestem trenerem, który się kluczowo trzyma pewnych schematów. Jeżeli coś dobrze funkcjonuje, to oczywiście. Jeżeli coś źle funkcjonuje, to trzeba to zmieniać i może się okazać, że po prostu zagramy trochę inaczej.